Paweł Nastula, obiecałem 3 pytania. Nie wiem, czy dotrzymam słowa. Nie, może być więcej. Może być więcej, spokojnie. Dobrze. Dzisiaj pytam każdego zawodnika ze stażem o tych wszystkich młodych, gniewnych, walczących. Co ci się w nich podoba? Bo myślę, że jest co od nich wychwycić. Nie, oczywiście, tylko tak. Jeżeli spytasz mnie o walki tutaj, to nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo nie jestem w stanie, nie byłem w stanie obejrzeć żadnej walki, bo cały czas coś tam się dzieje, tak. Ale generalnie, jeżeli obserwuję zawodników w swoim klubie, czy w ogóle te walki takie, gdzie walczą na mniejszych galach młodzi zawodnicy, widać dużą determinację, dużą chęć wygrania. I to jest fajne. To jest fajne. Czym więcej, tym lepiej takich młodych. Lepiej jak będą walczyć na macie, w ringu, w oktagonie, niż gdzieś na ulicy. Dzisiaj całkowicie pomijamy temat twojej zbliżającej się walki, bo będziemy się widzieli w hotelu. Tak. Chciałbym, żeby to były takie trochę wątki poboczne. To powiedz, ty jako zawodnik, wiadomo, w każdym sporcie, w ogóle w życiu, cokolwiek się robi od lat, ma się tego po prostu dosyć, co by to nie było, choćby to była najlepsza praca na świecie, tak? Więc w jaki sposób ty próbujesz zdobywać tą motywację? No tak, tylko to jest tak, że MMA zacząłem uprawiać w 2005 roku, także... Ogólnie o sport, walki o sport nawet jeszcze pytam, trochę czasu, jeszcze trochę czasu, jeżeli miałbym porównywać do judo, no to jest duża różnica. Natomiast rzeczywiście jest tak, i to myślę, że każdy ma, który dłużej uprawia jakąś dyscyplinę, że są chwile zwątpienia, tak niechęci tego, że się już nie chce. No i pytanie wtedy właśnie, pytania przychodzą, czy warto to robić, czy mi się chce. Ja też takie miałem. Miałem takie, jak walczyłem w judo. Ale to mija. Jeżeli rzeczywiście bardzo chcemy i robimy to szczególnie dla fanu, dlatego że to nam się bardzo podoba, prawda? Nie tylko kasa, prawda? Bo kasa oczywiście jest dosyć istotna i ważna, ale jak nam się to podoba i to nas rajcuje i podnieca, prawda? To robimy. Chwile zwątpienia zawsze są i będą, ale one mijają, potem jest radość, potem chęć jest w treningu, także no, to jest normalne, to jest normalne. Właśnie zawsze chciałem o tym porozmawiać, te czasy Pride, kiedy ty zaczynałeś, kiedy ciebie wzięto do Pride, bo byłeś tym złotym medalistą, wiesz jak w Japonii, po prostu to jest ich fetysz, medaliści, olimpijscy zwłaszcza. Ja uważam i wiele osób myślę, że na ten okres z twoimi osiągnięciami byłeś zawodnikiem, który miał największy potencjał do międzynarodowej kariery. Czy uważasz, że to poszło w dobrym kierunku, może nie tak, jak miało pójść? Teraz możemy gdybać. Oczywiście ja uważam, że tak. Gdybym dostał tą propozycję 4 lata wcześniej, czyli w 2000 roku po Sydney, śmiem twierdzić, że byłoby dużo lepiej. Dużo więcej mógłbym zrobić i więcej miałbym czasu na przygotowania. Może bym od razu nie dostał takich mocnych przeciwników. No myślę, żeby to się inaczej potoczyło, lepiej dla mnie. No ale wyszło jak wyszło. Dostałem tą propozycję w 2005 roku i trzeba było się przygotowywać i walczyć. Czy coś bym zmienił, czy w tamtym okresie? No wiadomo, no teraz tak jak teraz z boku to obserwuję, to rzeczywiście kilka zmian by się zrobiło, no ale to tak jak wcześniej rozmawiałem z kimś, prawda? Jak ja zaczynałem przygodę z MMA w moim klubie, nas było 2-3, prawda, trenujących i między sobą musieliśmy tam walczyć i nie było czegoś takiego, że były sparingi i przychodziło tam 10-15 osób. Nie było, bo nie było zawodników. Tak. Ja, żeby coś potrenować, musiałem jeździć po Polsce, gdzie tam był jeden zawodnik, który trenował, tam było 2, prawda. Teraz jeździ się też do innych klubów w całej Polsce, ale tam już są zawodnicy, no nie jest ich 2-3, tylko jest tam 15-10, prawda? Jest z kim trenować. No początki wtedy były trudne, no bo jeżeli, nie było zawodników, no jeżeli chodzi też o wagę ciężką w tamtym okresie, no to tak nie było za bardzo z kim sparować. Skoro tak analizujemy właśnie i wróćmy do twojej pierwszej walki właśnie w Pride z Antonio Minotauro Nogueirą, który już był doświadczonym zawodnikiem,
Czy to jest tak, że być może, to jest moje takie założenie, że zgubiła cię ta pewność siebie z racji tego, że ty już miałeś osiągnięcia w sportach walki w judo i pomyślałeś sobie, no wiesz, ty byłeś też siłowy bardzo i techniczny oczywiście. I ja pamiętam z wywiadów twoich słów, gdzieś tam wspominałeś, że ty poszedłeś tak na pełnych obrotach, a on kiedy odpoczywać miał, to po prostu to robił. Tak? Nie, no musiałem pójść na pewnych obrotach, bo to było po 3 miesiącach treningu mojego MMA, także ja byłem zielony, ja nie wiedziałem, co się dzieje, także to... Mi było bardzo ciężko w tej walce. Ja siedziałem w szatni i po prostu taką miałem burzę mózgu w głowie, że tam specjalnie nie było taktyki, bo nie wiedziałem, jaką mieć taktykę, prawda? Więc robiłem to, co uważałem w danym momencie, że jest dobre. Oczywiście teraz, jak to obserwuję, to przypominam, że tam była pierwsza runda 10 minut, także dosyć istotne. I te kopnięcia na głowę. Teraz inaczej bym potoczył tą walkę, ale teraz też inaczej by pewnie Nogueira by ze mną walczył, prawda? Ale to nie znaczy, że ja bym wygrał, bo ja uważam, że to byłoby inaczej. Inaczej by było. Wtedy to... To była walka na żywioł, tak? Fajnie ona się toczyła i rzeczywiście były momenty fajne dla mnie, ale rzeczywiście on przetrzymał tą moją determinację, siłę. Było widać, że w tej 7 czy chyba w 8 minucie mi zabrakło już też zdrowia i on to wykorzystał. Ale tak jak ja obserwuję i obserwowałem jego walki, to on dużo tak miał takich walk, prawda? Dla niego ta pierwsza runda, która była w Pride 10-minutowa, to była coś wspaniałego, bo on często właśnie przetrzymywał zawodników, prawda, którzy byli dużo silniejsi od niego, silniejsi i potem ich dojeżdżał, prawda. W UFC, kiedy zrobiło się runda 5-minutowa, to już trochę gorzej było, ale uważam, że to jeden z najlepszych zawodników na świecie i tego mi nikt nie zabierze, że ja miałem przyjemność z nim walczyć. No. I na koniec... Twój sponsor, nasz wspólny Milt, będzie organizował, właśnie pytanie, czy będzie organizował konkurs, w którym będzie do wygrania weekend z tobą, w sensie tak może dziwnie zabrzmiało. Weekend spa. Z na stół, no tak, ale będzie coś takiego, jest taka idea, ja słyszałem, czy jest, to będzie? Tak, jest, oczywiście. Coś więcej myślę, powiedzieć? Że to niedługo ruszy, nie mogę na razie, natomiast niedługo to ruszy. To będzie przed KSW. Tak, czy weekend będzie po. Tak, oczywiście. Tak. Myślę, że fajna inicjatywa. Niech zwycięży najlepszy. Zwycięży najlepszy i ja z przyjemnością skorzystam z tego weekendu. Dobrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia, powodzenia, widzimy się w Krakowie. Dziękuję. Dzięki.